Chwała Bogu, ładnie śpiewaliśmy. A Bóg nie tylko dał, żeby śpiewać pieśni, ale dał też żyć słowami pieśni. Żyć słowami, tak samo jak żyjemy słowami psalmu. Wiemy, co w psalmie jest, jak Dawid uwielbiał Boga, jak prorocze są psalmy, jak one wskazywały na przyjście Chrystusa. Tak samo i my, śpiewając o wolności, wspaniała wolność, cudowna wolność, Pan już uwolnił od grzechów nas, abyśmy mogli żyć dla Jego chwały. Widzicie, przeżywać to, to znaczy chodzić w naprawdę wolności, doznawać chwały otwartego nieba i świadomość, że jestem tam, chociaż jeszcze na ziemi, ale jeszcze tylko trochę wytrwam i dojdę tam, gdzie jest moje wieczne miejsce. To jest normalnie żyć na tej ziemi. To jest normalne uczucia, które pomagają nam w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki nie dać się ściągnąć, nie dać się uziemić po prostu, żeby to, co z nieba spływa, spływało w ziemię i nic z tego byśmy nie czerpali. Ta moc wysokości musi nas ogarniać i musi czynić z nas innych ludzi każdego dnia. I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo cenne, żebyśmy zawsze śpiewając pieśń sprawdzili, czy my to mamy. Jeśli tak, to chwała Bogu, a jeśli nie, to Boże, to musi się stać to. Nie mogę śpiewać o wolności, żyjąc w niewoli, skrępowania. Co nas najbardziej krępuje, ludzi? Nasze ciało. Co ono zawsze chce nam powiedzieć? Chce nas okłamać. Rozumiecie? Albo wrednie wyglądasz. O, jaki piękny jesteś, jaka ładny jesteś, ale jesteś mizerny. Ciało stale coś chce powiedzieć. A że urodziło się w kłamstwie, to zawsze chce nas okłamać. Dlatego Słowo Boże mówi, nie będę się radził ciała i krwi. Mam kogo się radzić. Wiem, kto wie o mnie wszystko. I kto wie o mnie prawdę i o Tobie. A więc, kiedy śpiewamy pieśni, zawsze musimy wiedzieć, czy one są prawdziwe w nas. Czy to jest prawda, którą my mamy. Rozumiecie? Nie śpiewajmy pieśni tak sobie. Musimy zawsze mieć świadomość, czy to jest prawda, którą dzisiaj ogłaszam. Że jestem wolnym człowiekiem, mogę żyć w Bożej miłości, w Bożej radości. Jestem uwolniony już od tego skrępowania diabła. Mogę żyć w wolności Bożego Syna. Mogę czynić to, co podoba się Ojcu. Jestem wolnym człowiekiem na tej ziemi. Chwała Bogu i wtedy wielbię. Boże, ja Ci dziękuję za wolność. To tak samo, jakbyś więzień siedział w więzieniu za kratami i śpiewał, że jest na wolności. Wyjdź i pokaż. No bym wyszedł, tylko kraty są. To chciej być wolnym wtedy. Śpiewaj prawdę, ponieważ prawda Cię wyswobadza z niewoli kłamstwa. Mów prawdę, ponieważ prawda Cię wyswobadza z mówienia kłamstwa. Żyj w prawdzie, ponieważ życie w prawdzie wyzwala Cię w życia w kłamstwie, w zakłamaniu. Prawda daje wolność w każdym formacie naszego życia. I potrzebujemy tego koniecznie. Gdyby nie było Jezusa Chrystusa, wszyscy moglibyśmy sobie tutaj fajnie opowiadać o życiu, które Bogu się podoba. Moglibyśmy wymyślać fantazje na temat życia. Wiedzielibyśmy, że i tak to są tylko fantazje, bo nikt tak żyć nie będzie w stanie. Gdyby nie Chrystus, to byłoby to wszystko fantazją. Ale gdy z powodu Chrystusa mówimy o życiu, to jakbyśmy pięknie o tym nie powiedzieli, to życie Jezusa jest jeszcze piękniejsze niż mówimy. Że nawet jak najwspanialsze słowa bym użył, to życie Jezusa jest jeszcze wspanialsze od tego, co ja mówię. A więc nie jestem w stanie słowami wyrazić dokładnie życie Jezusa. I tu jest Duch Święty, który rozwija w nas odpowiednie nastawienie serca, umysłu ku temu, żeby uwielbić Boga. Musimy pamiętać, że może na chwilę taki obraz tylko przytoczę wam. Leży milion trupów. Ładnie poukładanie jeden obok drugiego. No i raptem doznajesz, coś się stało z tobą. Podnosisz głowę. Patrzysz same trupy. A ty już wiesz, że nie jesteś trup, bo żyjesz. Widzisz ich wszystkich. I co teraz robisz? No trudno, skoro wśród trupów się obudziłem, no to może mam żyć wśród trupów. Czy może myślisz, a może nie jestem pierwszy, który się obudził wśród trupów? Może powinienem zacząć szukać żywych?
No i myślisz sobie, no chyba nie jestem pierwszy. Kto był pierwszy? Jezus, tak jest. No i myślisz sobie, skoro nie jestem pierwszy, no to muszę znaleźć tych żywych. Albo nie, albo się kładziesz wśród trupów i śpisz tam między nimi, żyjesz dalej między nimi. Rozmawiasz z nimi, tak? Nie, idziesz szukać żywych. Stąd jest to właśnie, co tu przeżyliście niedawno. Rozpoczęło się poszukiwanie żywych, poszukiwanie tych, którzy już nie są martwi, którzy dzięki Jezusowi już powstali z tego miejsca śmierci tego świata i rozpoczęli nowe życie. I kiedy spotykacie tych ludzi, doznajecie żywego człowieka. Wiecie, że to jest żywy człowiek, że ten człowiek zna Pana Jezusa Chrystusa. Jego życie pokazuje Jezusa. Wiecie, ludzie opatrzyli się cudów, nie wiadomo czego, ale ludzie nie widzieli zbyt często żyjącego Chrystusa w ludziach. Mogę widzieć człowieka, który wzbudza zmartwych, uzdrawia każdego po kolei. I ta moc mnie nie zachwyci, jak to, żebym zobaczył w nim żyjącego Chrystusa, który potrafi przebaczać, potrafi miłować, potrafi głosić prawdę w Boży sposób. To jest ważniejsze, bo życie idzie do wieczności. Cuda wszelkie zakończą się tu. Uzdrowienia, uwolnienia. Ale życie idzie na wieczność, wolę życie. Oczywiście, to też może być, ale ważniejsze jest życie. Mieć życie. Korzystać z życia. I gdyby nie był Chrystus Jezus przyszedł i umarł i zmartwychwstał, nic by nam nie pomogło, nawet to mówienie, gdyż wszyscy by wiedzieli, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I Panu Jezusowi zawsze chodziło o to, żeby powstawali do życia ludzie, w których On pokaże, że to jest możliwe. A więc kiedy się nawracasz, chrzcisz się, stajesz się kandydatem, kandydatką do tego, żeby Jezus przez ciebie pokazał życie. Skoro masz imię, że żyjesz, to On chce pokazać życie. Rozumiecie, ludzie mówią, ja żyję. I są martwi. Jezus chce pokazać, jak wygląda życie. A ono się nie będzie różnić od życia Jezusa. A więc nie stoi przed tobą to, jak żyją inni, tak zwani wierzący. Stoi przed tobą to, czy oni żyją jak Chrystus. Chcesz życia Jezusa, a nie chcesz dołączyć do jakiejś struktury religijnej ludzi, którzy przed tobą już odwrócili się do Jezusa plecami i przestali żyć z Bogiem. Ich życie skończyło się już na manowcach świata. Opuścili świata, potem do Niego wrócili. Ze swoją strukturą, ze swoją naturą, ze swoim myśleniem. A więc kiedy Chrystus uczynił dla nas to możliwym, to ceń to sobie jako największy przywilej twojego życia. Skoro Jezus uczynił możliwym, żebyśmy mogli wyruszyć ku wieczności, to sobie to ceń codziennie, raduj się tym i bądź wdzięczny Bogu. Ewangelia pokazuje nam przez ciało Jezusa otwartą drogę. Rozumiecie, gdyby Jezus nie stał się dla nas drogą ku wieczności, wszyscy byśmy szli cały czas jedną drogą. Mądrzejsi, głupsi, lepsi znawcy Boga, gorsi znawcy Boga. Cały czas byłaby ta jedna droga. Ale kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, powstała druga droga. Droga, która daje nam możliwość dotrzeć przed oblicze Ojca w taki sposób, jak Ojcu się podoba. A więc Jezus uczynił podział na ziemi. On przez to, że stał się drogą, podzielił ludzkość na dwie części. Na tych, którzy zostają na starej drodze i na tych, którzy wyruszyli nową drogą do wieczności. Ucząc się żyć według tej drogi. Jezus przyniósł podział, ale podział dla naszego dobra. Rozumiecie? Człowiek może próbować trzymać się świata, nie puścić się świata,
Ale właśnie my, dzięki Jezusowi, umarliśmy dla świata. On uczynił podział. I to zdrowy podział. Żebyśmy mogli żyć dzięki Niemu w taki sposób, jak Ojcu się podoba. A więc ten, który wyruszył tą wąską bramą, przeszedł przez krzyż, wszedł na wąską drogę. Ten człowiek zdaje sobie sprawę, jak ważna jest ta droga. I wie, że nie ma podstaw, żeby zejść z tej drogi po cokolwiek. Już pozostanie na tej drodze staje się największą potrzebą tego człowieka. Człowiek zdaje sobie sprawę, że na szerokiej drodze jest wielu ludzi, których zna. I on chce im pomóc, ale nigdy nie schodząc z wąskiej drogi. Nigdy nie rezygnując z życia Jezusa w sobie. Nigdy nie będąc jak handlarz, coś za coś. Ale jak Chrystus, który przyszedł, okazując życie, pokazał nam, co Ojcu się podoba. W pierwszej Królewskiej, 18 rozdziale, i to jest bardzo ważna rzecz, gdyż są ludzie, którzy potrafią po iluś latach schodzić z wąskiej drogi. Którzy z powrotem zaczynają w świecie odnajdywać swoje zadowolenia, swoje stare, porzucone radości. Lepiej tego nie robić. Wiecie, Izrael praktykował to ileś razy i zawsze z tego była krzywda. Zawsze działy się różne złe rzeczy. I od 17 wiersza czytamy, a gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego, czy to ty jesteś sprawcą nieszczęść w Izraelu? Widzicie, on myślał, że to z powodu Eliasza to wszystko się dzieje i to Eliasz jest winien, że nie ma deszczu, że nie ma wody, nie ma co pić. Grzech był winien, ale człowiek rzucał to na sprawiedliwego męża Bożego, bo sam się oczywiście siebie nie oceni w ten sposób, że to ja jestem winien, że tak się stało. A on odpowiedział, nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Izebel. 850 w sumie. I on jeden. Achab wysłał więc zew do wszystkich synów izraelskich i zgromadził proroków na górze Karmel. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł, jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Może sobie tak odpowiedzmy, czy ty już idziesz dwiema nogami po drodze wąskiej, należąc do Chrystusa całym sobą i twoje życie naprawdę jest światłością świecącą innym w ciemnościach? Czy nie próbuję stać na dwóch drogach w jednym momencie? Ani z ciebie prawdziwy chrześcijanin czy chrześcijanka, ani prawdziwy człowiek ze świata. Ani w tym prawdziwy, ani w tym prawdziwy. Czyż to nie jest tragedia? Ani nie żyjesz sobie tak jak świat, ani nie żyjesz jak chrześcijanin czy chrześcijanka. Nie zrobiłeś, czy nie zrobiłaś tego kroku do głębi, do końca. Stąd człowiek bardzo często latami kolebie i kuleje jego życie chrześcijańskie, czy jej. Bo nie ma porzucenia, śmierci dla świata, aby żyć dla Jezusa. Człowiek musi się zdecydować, czego chce. Skoro pojawiła się wąska droga, to chce stanąć na niej dwiema nogami swego życia. Chcę doznać, jak ta droga czyni mnie świętym człowiekiem i daje mi światło i zbawienia. Łączy mnie z Ojcem w niebie i daje mi wieczne przywileje w sobie. Nie chcę brać trochę ze świata i trochę z Jezusa i spróbować zmieszać to jakoś i powiedzieć, wiecie, to też działa. To jest kłamstwo. Letniego z ust wypluje, mówi Jezus. To jest taki człowiek właśnie, który chce połączyć gorące z zimnym. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, a jeżeli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. Fajnie żyje się tak po chrześcijańsku, kiedy nie trzeba podejmować świętych decyzji. Kiedy można sobie tak swoje chrześcijaństwo ułożyć tak klasycznie dla siebie, żeby mi się swobodnie w miarę żyło.
Ale kiedy widzisz życie Jezusa, czy ono było takie, jak Ty prowadzisz, czy ono było oddane Ojcu we wszystkim? Czy z życia Jezusa jest owoc do dzisiaj widoczny? I to jest dla mnie i dla Ciebie bardzo ważne. Albo Chrystus, albo Baal. Albo życie, albo udawane życie. Wiecie, diabeł zna dobrze człowieka. Jeśli człowiek nadal jeszcze gdzieś żyje swój człowiek, stary człowiek, diabeł wie, jak tego człowieka trzymać na swoim łańcuchu. I człowiek nie pójdzie dalej, niż mu pozwoli diabeł. Ale kiedy jesteś już cały, czy cała w Chrystusie, diabeł nie ma cię czym trzymać. Możesz iść za Panem. I to jest wolność. Dobrze jest stanąć obydwiema nogami i zaufać Bogu. Przed nami nie postawiono pustyni. Przed nami postawiono wspaniałość Chrystusa. Nie musisz się lękać ani bać o cokolwiek. Na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. Na tej drodze niczego ci nie zabraknie. Wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności, na tej drodze jest. I dlatego jest tak ważne, że potrzeba wierzących ludzi, którzy stoją dwiema nogami na wąskiej drodze, których życie należy już całkiem do Pana Jezusa Chrystusa i którzy nie boją się już o swoje życie, bo mają je wieczne, z których może wychodzić owoc, który potrzebny jest na tej ziemi, owoc, który pokazuje życie. Wiecie, to drzewo, do którego Jezus podszedł, to było drzewo, które mówiło, mam figi. A kiedy Jezus podszedł, co stwierdził? Nie ma fig. I co się stało? Drzewo skończyło swoje funkcjonowanie na ziemi. Musi być prawda, bo prawdę Jezus kocha. I wtedy, kiedy my doznajemy tego, Panie, ja podjąłem decyzję, nie obchodzi mnie, co mnie spotka z powodu tego. Wiem, że to jest jedyna słuszna decyzja. Skoro pojawiła się ta droga, to chcę iść do Boga. Nie interesuje mnie, co inni o tym sądzą. Ja wiem, że Ty dałeś mi na tej drodze zbawienie, Ojcze. I chcę na tej drodze stać według Twojej woli. Będę żył na ziemi, ale już dzięki Bogu. I to jest zwycięstwo, o którym mówi Chrystus. Nie wolno tak cały czas tym chrześcijaństwem. Widzicie, ilu jest chrześcijan i chrześcijanek. Nic z nich nie masz tak naprawdę, tyle, że są. No fajni ludzie, nie przeklinają, już nie kradną. Nie złorzeczą jakoś tam specjalnie. Ale co więcej jeszcze z nich nie masz, że coś, czegoś tam nie robią? Co jeszcze masz za pożytek z nich? Że masz kłopoty. Taki masz pożytek. Cały czas sprawiają ci kłopoty swoim życiem, tak jak Izrael sprawiał kłopoty, bo nie żył z Bogiem. Oni chcieli korzystać z przywilejów bycia ludem wybranym, ale bez życia świętego z Bogiem. Oni chcieli czerpać profity, ale nie chcieli słuchać, jak mają żyć. A więc już w tamtym czasie, jak i w obecnym, dzieje się tak samo. Ludzie rozglądają się, patrzą po chrześcijanach. O, ten żyje w ten sposób, żyje sobie tu i świeci, żyje w kościele i zobaczy, taki normalny chrześcijanin, normalna chrześcijanka. To widocznie tak można. Rozumiecie, jak szybko ludzie łapią coś, że tak można. Ale kiedy czytasz Biblię, czytasz o innym życiu, o życiu Chrystusa, tak można. Naśladuj to, co jest z nieba, nie to, co z ziemi. Ucz się, co Bóg posłał nam w Chrystusie, a nie ucz się, jak można zmieszać Chrystusa ze światem i być porządnym chrześcijaninem czy chrześcijanką. Nie ucz się swojej śmierci, ucz się życia. Ucz się Chrystusa. Tu są znawcy internetowi i wiedzą, ilu w internecie jest znawców biblijnych, którzy wiedzą, jak powinno wyglądać życie. Ale jak obejrzysz ich życie, tego tam nie ma. A więc nie po to przyszedł Chrystus, żeby było coś udawane. On przyszedł, żeby ta była prawda. A więc po doświadczeniu ten lud zaczął wołać, jak już zobaczyli, że Bóg potwierdził to słowo Eliasza, wtedy zaczęli wołać, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Byli pod wrażeniem.
Tak długo, dopóki im pasowało, domyślam się. A potem już jak nie pasowało, to już było inaczej. Ludzie są w stanie pójść za wartościami chrześcijańskimi, dopóki im to pasuje. A jak już przestaje pasować, to mówią, to chyba przesada. No ten człowiek, to może ten Paweł, to ma takie powołanie. Ja nie mam powołania, żeby żyć dzięki Jezusowi. Ja mam powołanie być chrześcijaninem piątego sortu. Takim chrześcijaninem siedziskowym. Zasiedlonym, takim po swojemu. No Pan Jezus, on musiał przyjść z nieba. Ja nie muszę tak iść. A więc chodzi o to, żeby zrozumieć. Druga droga pojawiła się po to, żebyśmy zeszli z tej drogi szerokiej na tą wąską. Nie, żebyśmy próbowali stać jedną nogą tu, a drugą tam. Z tego chrześcijaństwa nic nie będzie. Albo Chrystus, albo Belia. Nie próbuj łączyć, bo zginiesz. Twoje chrześcijaństwo będzie mierne. Nic z tego pożytecznego nie będzie plus. Tylko to, że może będzie twoja wiedza biblijna wzrastała. Ale nie będzie życia. Nie będzie zwycięstwa Chrystusa. Potrzeba żywych ludzi w Kościele. Potrzeba ludzi, którzy chodzą wąską drogą. Którzy są na tej drodze kształtowani, są coraz silniejsi w Panu. Którzy potrafią znieść coraz więcej przeciwności. Bo daje im siłę Chrystus. Potrzeba ludzi, którzy nie naśladują tych, którzy odpuścili sobie życie chrześcijańskie. Bo skoro tak można, no to może tak też. Bóg kocha takich ludzi przecież. I Leszek czytał, Jezus miłuje tych, którzy umarli, aby nie żyć dla siebie, ale dla Niego. On okazuje, kogo miłuje. I On nie zmieni swojego kierunku miłości. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 25 wiersz. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. I 30 wiersz jeszcze przeczytamy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Jak zbierać z Jezusem? Zbierać w taki sposób, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić i żeby to robili. Nauczyć ludzi Jezusa i życia Jezusa. To jest zbieranie tak jak Jezus. On w ten sposób zbierał. To, co zebrał, zobaczcie, jaki plon wydało. Następni nawróceni, następni nawróceni, następni świadomi, kogo się trzymać, jak żyć. Następni gotowi życie stracić, ale nie zejść z wąskiej drogi. Następni, którzy pokochali Jezusa ponad swoje życie. Którzy zwyciężyli i za największy skarb uznali życie Jezusa w sobie, ponad wszystko. A więc jeżeli w człowieku jest rozdwojenie i człowiek nie ma świętej decyzji, świętej obecności Boga, na tej wąskiej drodze i bycia z Bogiem w społeczności na tej wąskiej drodze, to ten człowiek powinien być zaniepokojony w sercu swoim i szukać rozwiązania. Musi być jedność. Musi być to święte połączenie z Chrystusem. Musi być to zbieranie dla Jego chwały. Rozumiecie, to nie chodzi o to, żeby ludzkie imię było uwielbione, tylko Jezusa imię uwielbione. Nie dlatego mówisz ludziom, uświęcaj się, żeby o mnie powiedziano, że jestem wspaniały. Nie, żeby o Jezusie powiedziano, że jest wspaniały i dzięki temu Ty jesteś święty, święta. Żeby imię Jezusa było uwielbione. Ludzie mogą sobie myśleć, zakazy, nakazy. Nie, to są święte zakazy. Nie chodź drogą bezbożnych. To jest święty zakaz. Chodź drogą sprawiedliwości. To jest święty nakaz. Nie będzie się moja dusza sprzeciwiać temu, co jest dla mojego zbawienia. Będę z rozkoszą chodził, Panie, tą drogą wyznaczoną ku Tobie. Drogą społeczności z Ojcem. Drogą należenia do wieczności. A więc Jezus mówi, jeśli w Tobie jest rozdwojenie, nie możesz się uratować. Musi być jedna decyzja w Tobie. Jezus. I tylko Jezus. Albo Jezus i coś jeszcze.
Jezus i moje autorytety, Jezus i moje pragnienia, Jezus i moje marzenia, Jezus i moje potrzeby. Nie, Jezus i koniec. Wszystko to musi być Jezus. Na wąskiej drodze On jest uwielbiony, a my korzystamy z tego. Kiedy Duch Boży napełnia nas radością Bożego Syna. Później czytamy w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale. Dlatego śpiewamy tą pieśń po chrzcie. Zdecydowałem iść za Jezusem. I co dalej? Nie wrócę już. Nie wrócę już. Śpiewają to ci, którzy już wcześniej zostali ochrzczeni. Tylko czy wszyscy dalej tą drogą idą? Czy już niektórzy nie mają wspomnień o drodze wąskiej, a życie biegnie już szeroko? Świat stał się coraz bardziej ważny i człowiek zgubił swoje powołanie. A więc śpiewając, możemy sami osądzać swoje życie. Nie chodzi mi o to, żeby bać się, ale chodzi o to, by być prawdziwym czy prawdziwą w tym doświadczeniu. To jest tylko przypomnienie. Dzisiaj sobie przypomnieliśmy nasz chrzest, nasze wyjście z wody chrztu do nowego życia. I chwała Bogu, to jest dobre przypomnienie. I dobrze jest śpiewać tą pieśń. I w tym pierwszym rozdziale, piąty wiersz i dalej. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Wczoraj już tłumaczyłem i wcześniej też tłumaczyłem dusza. To są twoje całe te emocje. Masz rozdwojone emocje. Z jednej strony cieszysz się. O, Panie Jezu, chwała Ci! A z drugiej strony cieszysz się z czegoś ziemskiego. Jakby to był Chrystus. Twoje emocje raz tu, raz tam mogą być bardzo podobne. Jeśli to będzie Chrystus, to chwała Bogu, będę się cieszył. Z Chrystusa będę się cieszył wszędzie. Ale jeśli nie ma tam Chrystusa, nie będę się cieszył. Jestem jednostkowy w emocjach. Moje emocje zostały już umieszczone w Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żeby nasze całe emocje to był Chrystus. Zbawieni, za darmo, z łaski, pojednani z Ojcem. On jest naszą drogą, którą możemy wracać do domu Ojca naszego w niebie. I całe moje emocje, Twoje, to musi być Chrystus. O Nim chcemy rozmawiać, Nim się pokrzepiać i cieszyć. Ktoś tam może powiedzieć, wiesz, ja mam takie sukcesy na ziemi i tak dalej. A czy łączą się z Chrystusem? Czy przez to Chrystus jest bardziej uwielbiony? No wiesz, nie można tak wszystkiego zaraz do Chrystusa sprowadzać. Przecież musimy podzielić to. No Chrystus to Chrystus, ale przecież my musimy żyć też na ziemi, a więc musimy rozdzielić Chrystusa od ziemskiego życia, tak? To nie jest mądrość z nieba, to jest diabelska mądrość. Paweł mówi, czy jemy, czy pijemy, czy to się łączy z ziemią? No tak. Ale dla czyjego imienia mamy to czynić? Dla chwały kogo? Dla chwały Jezusa. A więc nawet czy jemy, czy pijemy, mamy czynić to w Jego imieniu. To jest nasz przywilej i radość, należeć do Niego. I najlepiej jest widzieć ludzi, którzy już podjęli decyzję do końca. Porzucili stary świat, aby należeć do Chrystusa. I wtedy Jezus pokieruje nimi jak chce. Już nie interesuje mnie. Gdy rozumiecie, gdybym dzisiaj umarł, co mnie interesuje ten świat? O czym ja w ogóle myślę co do świata? Po prostu już wszystko się skończyło. Jakub więc mówi, ludzie o rozdwojonej duszy. Jak ma stanąć przed Bogiem i Bóg ma powiedzieć amen? Rozumiecie, jeśli potrafię z jednej strony robić dobre rzeczy chrześcijańskie, a z drugiej strony robić złe rzeczy, diabelskie. I staję z tym przed Bogiem. I nie widzę tego, bo nie chcę widzieć tego. To, co Bóg ma mnie wysłuchać. On chce, żebym był jednotorowy, według Chrystusa. Żebym już miał obraną drogę. To jest Jego Syn. Żebym żył według tej drogi codziennie. Abym na tej drodze owocował. Czy owocowała.
też w liście Jakuba, 4:8. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Wiecie, skoro całe niebo raduje się, że się grzesznik upamiętał, i my się cieszymy też, że grzesznicy się upamiętali i porzucili swoją złą drogę. I dzisiaj ich nogi stanęły na wąskiej drodze. Najlepiej, jak tylko to możliwe. Ale teraz pilnować tych nóg. Pilnować wąskiej drogi. Pilnować tego kierunku, do którego ta wąska droga prowadzi. Już nie patrzeć na to, co mi się stanie z powodu, że idę wąską drogą. Bo Jezus powiedział, co mi się stanie. Że wielu ludzi stanie się moimi wrogami. Wielu ludzi powie, że ich zdradziłem, że zostawiłem i tak dalej. Ale co ja mam robić, kiedy mam się ratować? Mam próbować łączyć Jezusa z nimi? Czyli za Jezusem. Czy mam się ratować, czy mam się zgubić? 1 Koryntian, 15:15. Wróg bazuje często diabeł na starych emocjach duszy i próbuje odrestaurowywać stare emocje duszy. I wtedy, kiedy mu się to uda, człowiek doznaje, że o, ja tak muszę robić, bo tak moje emocje mi mówią. Nie, ja muszę mieć nowe emocje, całkiem chrystusowe emocje. Wiem, co Jezus doznawał, kiedy decydował się o tym, nie moja wola, Ojcze, lecz Twoja wola, Ojcze. Jaka cena za to była? Jakie zyski? 47 wiersz i dalej. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy ludzie. Albo żyjemy prochem, albo niebem. Albo jak wąż pełzamy w prochu i ten proch nam nasyca nasze powonienia, nasze zadowolenia, nasze emocje. Albo żyjemy niebem i niebo napełnia nas emocjami. Albo mamy ochotę żyć i umrzeć dla chwały Jezusa. Albo szukamy własnych radości. Albo jesteśmy jak pierwszy Adam z prochu, albo jak drugi z nieba. Lepiej, żebyśmy wszyscy byli jak ten z nieba. Lepiej, żebyśmy szli wąską drogą, którą On się dla mnie i dla Ciebie stał. Lepiej, żebyśmy się coraz lepiej poznawali w Chrystusie, a nie coraz lepiej poznawali swoje negatywy. Wszystko umarło. Jest to ważne dla mnie i dla Ciebie. Ewangelia Łukasza, 12:12. Nie proch, lecz niebo. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi w 51 wierszu. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? No, wyglądałoby, że tak, na pewno, przecież tu wojny, bo ludzie starcia mieli na pewno pokój. Tak, ale najpierw co? Bynajmniej, powiadam Wam, raczej rozdwojenie. Kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, Chrystus oddzielił mnie od całego świata. I chociaż świat stanął przeciwko mnie, żeby mnie wyrwać Chrystusowi, to moja świadomość tego, co mi uczynił Chrystus, pomogła mi trzymać się Chrystusa, wiedząc, że to On jest moim Zbawicielem, a nie świat. Dlatego Chrystus oddzielił mnie od świata. A świat stanął przeciwko mnie, myśląc, że jestem zdrajcą. O tym mówi Jezus. Kiedy stał się tą wąską drogą i przez Niego ja przemieszczony zostałem na wąską drogę, to wąska droga oddzieliła mnie od szerokiej drogi. Od grzechów świata. Od życia i sposobu życia tego świata. Ucząc mnie, jak żyć z Bogiem. Ucząc mnie, co to znaczy doznawać Boga w swoim codziennym pielgrzymowaniu. Co to znaczy, kiedy Bóg kieruje moim życiem, tak jak Jemu się to podoba?
Co to znaczy chodzić w mocy i sile Chrystusa? Kiedy ważniejsze jest to, co podoba się Jemu, niż to, co ludzie by chcieli ode mnie. A więc Jezus mówi, tak, pokój, ale nie tak, jak myśli świat. Świat wypowiada się, zdradziłeś wiarę ojców, czy zdradziłaś wiarę ojców, ty wyparłeś się całej historii naszego rodowodu, no, różne rzeczy. Jasne, oczywiście, bo to jest prawda. Ich wiarę, ich rodowody, wszystko zginęło, kiedy umarłem w Chrystusie na krzyżu. Dostałem nowe narodzenie, nowy rodowód z nieba, z tego niebiańskiego Chrystusa. I to mi się bardziej podoba. I chciałbym, żebyśmy wszyscy cieszyli się z tego urodzenia. Żebyśmy nie preferowali ziemskiego urodzenia, nie próbowali ziemskich argumentów w życiu chrześcijańskim, ale żebyśmy używali argumenty nieba. Kto rękę przykłada do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się, aby uczyć się Jezusa Chrystusa. Albo przykładasz i patrzysz na Niego i coraz więcej chcesz Chrystusa, albo zgubi się to. Ale lepiej, żeby nie, bo tylko ta droga prowadzi do wieczności. Tylko Chrystus. 1 Koryntian, 11 rozdział. 18 i 19 wiersz. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Więc musi się ujawnić, kto naprawdę żyje dzięki Jezusowi, a kto żyje dzięki sobie w chrześcijaństwie. Czyja moc jest w tym człowieku? Czy to jest moc Chrystusa, czy moc człowieka moralnego, bardziej oczytanego, ale moc nadal starego człowieka? Czy to już jest Chrystus, czy Belial? Musi to wyjść na jaw. Kiedy wychodzi na jaw? W doświadczeniach. Co wybierasz? Czy kładziesz swoje życie, aby Chrystus był uwielbiony, czy masz swoje życie, żebyś ty był uwielbiony, czy ty uwielbiona, żeby ludzie, rozumiesz, ciebie mieli za kogoś tam, a nie Chrystusa. Żeby to było skupione gdzieś na tobie, a nie na Chrystusie. A więc Chrystus uwielbiony. Kiedy już nie zależy na mnie, kiedy mogę cierpieć i iść dalej. Mówiłem wam, te krzaki są bardzo pożyteczne. Ci ludzie, którzy kolą w chrześcijaństwie, oni są bardzo pożyteczni. Pomagają mi zedrzeć ze mnie to, co jeszcze jest starego człowieka. Spodziewanie się po ludziach, że zrobią mi coś dobrego. O, jak pięknie to się odziera. Spada tak szybko i tak mocno. Już później nie liczysz na człowieka. Liczysz już tylko na Chrystusa. Jeśli ten Chrystus jest w tym człowieku, wiesz, że ten człowiek nic innego nie zrobi, jak tylko właśnie to, co chce Chrystus. A jeśli nie ma go tam, to ten człowiek choćby chciał, nie wiem co, i tak zrobi to, co chce diabeł. Bo nie jest jeszcze wolny. A więc kiedy przechodziłem przez doświadczenia i różne rzeczy wydarzają się, dobrze, że powodują, że jeszcze lepiej rozumiem, czy umarłem, Musi tak być. Przy decyzjach, co wybieram? Czy moje życie ma być zmarnowane, w cudzysłowie, żeby obrócone było dla chwały Pańskiej? Czy ja mam zmarnować swoje chrześcijaństwo, żeby moje życie było wywyższone bardziej? Człowiek coś marnuje. Coś uważa za mniej warte. Ja uważam, że moje stare życie jest mniej warte od życia Chrystusowego. I wolę życie Chrystusa niż swoje. I wolę dzięki Niemu przejść przez przeciwności i nie być złapany w nie, niż zostać gdzieś i skończyć w duchu rozgoryczenia, w duchu zamknięcia, czy w żalach różnych rzeczy, w kompleksach chrześcijańskich. Widzimy, jak Chrystus szedł i
naprawdę miał przeciwności, bardzo dużo, a jednakże jak pięknie on szedł. I to jest nasza droga. W tym pierwszym Koryntian, pierwszy rozdział, 10 wiersza. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was, a mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Jest jeden Chrystus. A więc jeżeli człowiek trwa w Chrystusie, to tylko ten jeden Chrystus jest jego Panem. I według tego Chrystusa ten człowiek żyje. Nawet ci, którzy nazywali się Chrystusowymi, też byli w błędzie. Po co zrobili? Zrobili podział. Uznali się za lepszych. W Chrystusie wszyscy mamy jedne uprawnienia. Ma być Chrystus uwielbiony. Jego życie ma być wywyższone, a nie nasze. Jesteśmy jednomyślni. Nikt z nas nie jest godny Boga, tylko Chrystus. Dlatego wszyscy chcemy być martwi, aby żył w nas Chrystus. Jesteśmy jednomyślni. Dlatego jeśli ktoś jest niejednomyślny, wypadł z Chrystusa. Rozłamał się z Chrystusem, czy wyłamała się z Chrystusa. To musi być pewne. Nie to, co ja, tylko to, co Chrystus. To jest najważniejsze. I Paweł mówi w ten sposób, czy rozdzielony jest Chrystus, czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, a poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. A więc Paweł pokazuje, Chrystus to koniec waszych pomysłów. Wszyscy musimy być na tej wąskiej drodze i wszyscy musimy poddani być temu Chrystusowi, żeby On mógł panować w nas. I wszyscy musimy codziennie umierać, aby żył w nas Chrystus. Wtedy prawdziwie idziemy wąską drogą. Wielu jest powołanych, weszli na wąską drogę, ale potem z niej zeszli i skończyli z życiem coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Z tego ich życia nie ma pożytku. Jest wiele bajki, nie ma zysków. A musi być zysk. Musi być zwycięstwo. Pamiętaj, wąska droga jeszcze nadal jest. Kiedy się zeszło, można wrócić z powrotem przez krzyż. Pokuta i krzyż. Żeby dalej iść, ale już nie według swego ja, ale według Chrystusa. Bo ta droga tylko tych prowadzi dalej. Co idą według życia Jezusa, a nie według takiego swojego. Dzieje apostolskie, 14 rozdział. Więc widzimy, że w Biblii jest dużo miejsc, które to pokazują, które dają nam pouczenie, że rozdział, podział, który wprowadził Bóg, bardzo dobry, chwała Bogu, ale podziały, które wprowadzili ludzie, źle, tragedia. I w 4 wierszu czytamy, a ludność miasta była podzielona. Jedni byli za Żydami, drudzy zaś za apostołami. W zgromadzeniu też mogą być ludzie podzieleni. Jedni są za Chrystusem, a drudzy za ulgami cielesnymi. Jedni są za krzyżem, a drudzy, że trzeba nam pozwolić trochę żyć. Kto nam pozwoli trochę żyć, za tym stoimy. A Jezus nam nie pozwala żyć, to nie za bardzo pasuje. A więc człowiek wybiera to, co ucho łechce. I po jakimś czasie człowiek zaczyna słuchać czegoś, co podoba się ciału. Ale już nie prowadzi tego człowieka do wieczności. A więc zawsze będą podziały. Ale dobre dają nam zbawienie. Złe odbierają nam zbawienie. A więc są rozdwojenia, które są pożyteczne i bardzo ważne i dobrze, że one się dokonały i dobrze, byśmy w nich trwali i są podzielenia, które są źle, złe. Nienawidzi ich Bóg. Nienawidzi Bóg, gdy ludzie się dzielą według tego, co im się podoba.
Mamy się podzielić według Chrystusa. On musi być tym podziałem, rozdziałem. To jest, on jest tym mieczem obosiecznym, który nas rozcina, odcina nas. I tego musimy się trzymać. Diabeł zawsze próbuje ludzi doprowadzić do jakichś podziałów. Zobacz, nawet jak się uczysz. Wchodzisz do domu chrześcijan i widzisz takich pełnych miłości, ciepła, radości chrześcijan. Myślisz sobie, no tacy fajni, ale ja to się nie nadaje, żeby być taki wspaniały czy wspaniała. Ech, to się nie uda. Wchodzisz do domu chrześcijan, oni się kłócą zawzięcie między sobą. Myślisz sobie, to całkiem jeszcze nie jest tak źle. Później są na zgromadzeniu, fajnie, a tutaj tacy skłóceni, to nie jest tak źle. No takie chrześcijaństwo to ja mogę robić. To jest takie w miarę dobre. Zwróć uwagę, że często ludzie patrząc na innych wyciągają to, co pomoże im żyć w sposób niedobry. A zobaczcie, jak trudno im wyciągnąć to, co w sposób dobry. Jak szybko człowiek jest w stanie korzystać z dobrego, nie dając dobrego. A jak szybko korzystać, żeby dać? Darmo wziąłeś? Darmo oddaj. Budujmy się więc według sposobu Bożego, oddzieleni w Chrystusie, na jednej drodze, idący według jednego życia, uświęcający się w Chrystusie Jezusie, uczący się prawdy i żyjący w prawdzie, czyniący to, co podoba się Bogu. Wtedy jest to wzrost i rozwój. Przed nami jest cel, wieczność z Bogiem. Można ten cel stracić. Można zagubić się. I można uznawać, że ten, który ci radzi to, co jest Boże, co pomoże ci uratować się, jako za porady od diabła. A porady diabła uznać za porady Chrystusa. Owoc pokaże. Czyje to były porady? Z powodu Chrystusa powstał podział. Jedni byli za Żydami, drudzy za apostołami. Żydzi mówili o zakonie. O, wypełniłeś to, w porządku, wszystko załatwione, możesz być zadowolony, zadowolona. Apostołowie mówili, życie za życie. Wspaniała Ewangelia. Powiem wam, że nie ma lepszej. Życie za życie. Każdy z nas, gdyby opowiedział o swoim starym Adamie, czy starej Ewie, byśmy co chwilę się tu po prostu rumieńcami zalewali. Ale powiedz o Chrystusie. Co Chrystus uczynił w twoim życiu? Aż duch nas się podnosi do góry. Już po tym możemy zobaczyć, jaka jest różnica między Chrystusem a nami. Wiecie, ile razy diabeł mi przypomni jakiś grzech z mojego starego życia. Normalnie czuję, że aż mnie skręca w środku. I całe szczęście od razu się łapie Chrystusa i przebaczenia z krzyża. To jest tak naturalne, to co diabeł tak pamięta nasze grzechy. On, który nam je przytacza, to one są tak, jakbyśmy w tej chwili je popełnili. I wtedy łapiemy się krzyża. To jest nasze miejsce zbawienia i to jest miejsce przebaczenia. I diabeł musi przegrać. Wstydzimy się. I dobrze, żebyśmy się wstydzili starego życia. Żebyśmy zawsze chcieli Chrystusa. Coraz więcej i więcej Chrystusa w nas. Coraz więcej radości, nadziei Pana. Uwielbienia i życia Chrystusa. Ewangelia Mateusza nam mówi właśnie o tych dwóch drogach. Była jedna, Chrystus stał się drugą, wąską drogą, do którego prowadzi wąska brama, do której drogi prowadzi wąska brama i to jest krzyż Chrystusa. Idąc tą drogą, uczymy się tego, co jest prawdziwe, co jest wieczne. Niestety wielu ludzi próbuje z wąskiej drogi sięgać swoimi długimi rękoma do zapasów diabła. O, to w internecie sobie coś obejrzę, o, to sobie coś tam podłubię, tam coś porobię, tam coś tego. I tak powoli, powoli, rozumiecie, człowiek traci cenność wąskiej drogi. I potem widzisz rozbitków duchowych. Gdyby byli szczerzy i prawdziwi, powiedzieliby, jak to się stało, że straciłem świętość Chrystusa, czy straciłem chwałę tej drogi, że już nie mam szczęścia wracania do domu Ojca, że mój umysł został zamotany, i co innego sprawia mi radość i zadowolenie. A więc wąska, wspaniała droga. Droga do wieczności. Droga, z powodu której oddzielony zostałem od moich korzeni,
z prochu wziętych. Do miejsca z nieba. I co powoduje człowiekiem? Na przykład zdaje sobie sprawę, że praca Chrystusowa to jest praca codziennie. Zdaje sobie sprawę, że nie ma dnia, że możesz przerwać pracę u Pana. Zdaj sobie sprawę, że twoje życie zostało ograbione z twojego czasu. Zdaj sobie sprawę, że to życie zostało ograbione dla Jezusa. Że On będzie chwałę z tego zbierał. Nie ty, ale ty z tego weźmiesz wieczność. I uczysz się, jak dobrze poddawać się Panu, żeby On cię uwolnił od tego czasu, który by cię zabił, zniszczył. Do tego, co ty zrobisz, należąc do Niego. To jest miłość. A więc ta wąska droga jest drogą, która żąda pełni chodzenia po niej. Nie od czasu do czasu. Kiedy chodzisz wąską drogą, powoli zaczynasz coraz bardziej rozumieć, jak diabeł cię zniechęca do życia według tej wąskiej drogi. Bo mówisz, tylu chrześcijan ma tyle czasu, zajmują się różnymi rzeczami. A ty nie masz na to czasu. Ale spójrz na życie tych chrześcijan. Co się z nim dzieje? Nie ma tam już mocy Chrystusa. A więc lepiej, że Pan zabierze ci twój czas i spożytkuje dla własnej chwały. Przynajmniej to zachować z gorzelu od tych różnych złych rzeczy. Pan Jezus powiedział wyraźnie, jestem drogą, prawdą i życiem wiecznym. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Widzicie, jak to potężne są słowa. Zobaczcie, ilu chrześcijan dzisiaj nie idzie tą drogą do Ojca. Idą własną drogą, własną drogą moralności. Mają taką moralność, tak silną, tak mocną, że oni swoją moralność nazywają Jezus Chrystus. Ale to nie jest Jezus Chrystus. Jezus jest święty. To jest ich droga. Tak jak drogę mieli faryzeusze uczeni w piśmie. Oni nazywali to drogą Bożą. A to była ich droga. Jezus powiedział, kto ich po tej drodze prowadzi, że to jest diabeł. A więc dla mnie i dla ciebie jest ważne uczyć się Jezusa, trwać w Chrystusie i żyć dzięki Niemu. Wszystko się skończyło. Nie żal mi niczego ze starego życia. Niczego. Inne umiejętności mi się dostały. Inne rzeczy się pojawiły. Inna radość, kiedy wiem, że mogę nigdy nie spotkać kogoś, kto skorzysta na przykład przez internet z tego, że zostałem ograbiony z mojego życia, z moim przyzwoleniem, z moim wdzięcznym sercem. Że ktoś z tego może mieć pożytek, a mógłbym spędzić go jak ludzie w świecie. Ani ja nie miałbym pożytku, ani oni. Wziąłbym tylko na siebie ciężary, które by mi przygniatały, przygniatały i przygniatały. Więc ziarno, które nie wpadnie do ziemi, czym pozostaje? Pojedynczym ziarnem. Nic z tego więcej nie ma. A po co ziarno jest wrzucone do ziemi? Żeby pozostało pojedynczym ziarnem, czy żeby plon wydało? Żeby plon wydało. A więc radością jest to, kiedy zaczynasz wydawać plon. Kiedy zaczynasz doznawać, że owocujesz Panu. Niech to będzie zawsze twoją radością. Może na chwilę sięgniemy sobie do Mojżeszowej, drugiej Mojżeszowej. 8 rozdział. Obyśmy wszyscy wygrywali, cieszyli się, chwalili Boga, należeli do Niego, żeby to wszystko było cały czas prawdziwe. Pełne tego potwierdzenia od Boga. 8 rozdział, 22 i 23 wiersz. Następne plagi spadają na Egipt. Ale od tej zaczyna się coś dziać innego. Ale w tym dniu, od 22 wiersza, ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja, Pan, jestem pośród tej ziemi. Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim. Jutro ukaże się ten znak. I ani jednej muchy nie było w ziemi Goszen. Wszystkie muchy poleciały na miejsce, gdzie był lud Faraona.
Bóg jest Bogiem. Bóg okazał się w swojej chwale. Mówi, uczynię różnicę, widoczną różnicę. 9:4. I uczyni Pan różnicę między bydłem Izraelitów, a bydłem Egipcjan. I nie zginie nic z tego, co należy do Izraelitów. Bóg mówi, ja okażę teraz. To będzie spadać tylko na was. Na mój lud już to nie spadnie. Bóg ma moc uczynić, co zechce. Do tego Boga idziemy. Z tym Bogiem chcemy być całą wieczność. I chcemy, żeby ten Bóg miał nasze życie dla własnej chwały. Nie chcemy spierać się z Bogiem. Nie chcemy odbierać Mu to, co On kupił za cenę własnego Syna krwi. Chcemy, by to miał, co On chce mieć. Aby nas zbawić, aby nas uratować i wprowadzić do wieczności. I 26 tego 9 mówi, tylko w ziemi Goszen, gdzie byli synowie izraelscy, nie było gradu. Co więc było najlepszym wyjściem dla Egipcjan? Pierwsze pouczenie. Mogli wyjrzeć ze swoich terenów, tam gdzie jest Boży lud i patrzą pełno ucha, tam ani jednej. Co było najlepsze? Schronić się tam, gdzie jest Boży lud, tak? Później czytamy, że z Egiptu wyszło wielu ludzi nie z Izraela, którzy rozpoznali zbawienie, ratunek Boży. Poprzez to, co uczynił Bóg. Jak Bóg pokazywał różnicę, Pan Jezus też chce pokazywać różnicę między nami a światem. Aby było widać różnicę. On chce to pokazać. To było mocą Boga, to nie Izraelici stali i zasłony zrobili, żeby muchy tam nie wleciały, czy inne rzeczy. 10:23 czytamy. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego i nikt nie mógł stać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w siedzibach swoich. Chodzili za dnia. Nie musieli się potykać, nie musieli się przewracać. Pan rozświetlał im ten czas. I my mamy chodzić za dnia. 11:07. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie. Ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I tak się stało. I ten lud wyszedł z Egiptu. Dzisiaj diabeł stracił wszystko, co osiągnął was przez całe wasze życie do dzisiejszego dnia. Bóg rozświetlił ciemności i chce nauczyć chodzić. Chodzić za dnia, chodzić z Bogiem, cieszyć się Nim, radować się Nim. Dziękować Mu za to, że teraz już nie muszę chodzić w ciemnościach. Jest ten, który mnie prowadzi, który rozświetlił ciemności mojego życia i nie chcę już próbować iść sam czy sama. Jest ten, który potrafi to uczynić w doskonały, piękny sposób. W księdze Malachiasza, proroka Malachiasza, w 3 rozdziale czytamy takie słowa od 13:00. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie. Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana. A Pan uważał i słyszał to, i tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Będą moją własnością, mówi Pan zastępów, w dniu, który ja przygotowuję i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy. Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec, gdy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów,
Także im nie pozostawię ani korzenia, ani gołązki. Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach i będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak cielęta wychodzące z obory i podepczecie bezbożnych, tak że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który ja przygotowuję, mówi Pan zastępów. Chwała Bogu. Naucz się chwalić Boga codziennie. Już dosyć było chwalenia siebie, szukania własnej chwały. Teraz jest chwała, która przewyższa wszelką chwałę. Za darmo, z łaski. Chodzić w tej chwale, należeć do niej. Ludzie, my się mamy nawzajem jeszcze bardziej zbliżać w Chrystusie do siebie. A jak wielu gdzieś próbuje się oddalać, mówiąc, że dalej są w Chrystusie, a nie wierzę w takiego Jezusa, który powoduje rozdzielanie się ludzi, oddalanie się od siebie nawzajem i mówią, że dalej to jest Chrystus, nie wierzę. Chrystus nas coraz bardziej zbliża. Coraz bardziej doznajemy, jak pięknie nam jest być z Nim razem. Kiedy On nas napełnia. Kiedy doznajemy tego samego działania Jezusa. Kiedy łączeni jesteśmy Jego więzami, Jego wiecznością, Jego miłością do nas i miłością do Ojca. Kiedy aż chce nam się żyć razem. Pamiętacie, jak Paweł powiedział Tymoteusza, z tymi ludźmi, którzy mają czyste serce, Tymoteuszu, bądź i wzywaj imienia Pańskiego. Ucz się kosztować, jak wspaniale jest przebywać z ludźmi, którzy należą do tego samego Jezusa. Którzy nie mają w sercu niczego innego, tylko piękno swego Pana. Którzy umieją coraz więcej i więcej powiedzieć o wspaniałym Chrystusie. O kosztowności Chrystusa. Poznając Go coraz bardziej i bardziej. Coraz więcej chcesz wtedy wyrazić, ile On dla ciebie jest wart poprzez własne życie, poprzez oddanie własnego życia. Składanie u stóp Jego, tak jak Paweł napisał, żebyśmy składali tą żywą ofiarę, ciała swoje, Panu dla Jego chwały. Raduj się, że przed tobą otworzyła się wąska droga i nigdy z niej nie zejdź. Na tej drodze jest przed tobą święte powołanie. Pójdź za mną. Trzymaj się tego powołania. Idź tylko za nim. A spotkasz na tej drodze ludzi, którzy też idą tylko za nim. I rozpoznacie się jako bracia i siostry w Chrystusie Jezusie. I wielu ludzi, którzy udają. I ta księga pamiątkowa, która pokaże później, że Bóg uczynił różnicę między tymi, którzy naprawdę idą, a tymi, którzy udają, że idą. Gdzie tylko doświadczasz obecności Pana, tam się raduj i ciesz tym, że możesz się uczyć, poznawać Go. A więc wszedłeś, weszliście dzisiaj na tą drogę. Tam się nie będzie nikt z was spotykał. Tylko trzeba pilnować się tego, co jest Pańskie. Pan przeprowadzi przez każdy dzień i będzie uczyć swojej obecności, jak żyć, jak przechodzić następny dzień. Ale nigdy nie bójcie się i za Jezusem. I nigdy nie bójcie się, że coś stracicie i będzie wam przez to gorzej. Raczej bójcie się stracić coś z Chrystusa, co otworzyło się przed każdym człowiekiem. Pełna skarbnica Bożej miłości, Bożych działań, Bożych pragnień. Jaki podział potrzebujemy? Bardzo ważny podział. Potrzebujemy, żeby nas prawda oddzieliła od kłamstwa. A wy mówcie prawdę jeden drugiemu. Potrzebujemy, żeby prawda oddzieliła nas od kłamstwa. Żebyśmy nie kłamali już. Bo Bóg mówi, że ja jestem tym, który pomszczę wszelkie kłamstwo. A więc musimy, poznając prawdę, iść za prawdą. To jest wolność. To nas rozdzieliło od świata. Świat tkwi w kłamstwie. Widzicie sami. Na kłamstwie jest wszystko zbudowane. Oni wszyscy wiedzą, że się okłamują, ale tak ma być i koniec. Tak jest najlepiej. Powiedz prawdę i zaraz spojrzą na ciebie jak na wariata i cię ukażą jak najsurowie, żebyś nigdy nie mówił prawdy, czy nie mówiła prawdy. Masz kłamać i koniec. Taki jest świat. To jest ojciec tego świata. Diabeł. On jest ojcem kłamstwa. A więc na tym jest zbudowane. A prawda przecież dałaby światu jeszcze lepsze możliwości, ale przecież prawda to... To już nie będę mógł osiągnąć tego, co osiągnę kłamstwem.
Nie przenoś tego ze sobą na tą wąską drogę. Tam tego nie potrzebujesz. Na wąskiej drodze nie potrzeba okłamywać. Trzeba żyć w prawdzie. Trzeba należeć do prawdy. Przez Jezusa Chrystusa powstał podział. Najpierw wszyscy szliśmy do Gehenny. Cały świat tkwił w złu i cały świat szedł do Gehenny, w ogień Gehenny. Z chwilą, kiedy przyszedł Chrystus, powstała droga, która nie prowadzi do Gehenny. Cieszy się. Droga, która prowadzi cię do wiecznej radości z Ojcem. Chwała Bogu. Dlaczego miałbym rezygnować z tej drogi? Żeby ludziom się przypodobać? Jaki sens miałoby to? Na tej wąskiej drodze dopiero doznaję, że to jest to, czego zawsze pragnął człowiek. Być zbawionym, być uratowanym. Doświadczać Bożej pracy w sobie. Już nie brać udziału w tym, w czym bierze ten świat. A więc już nie do Gehenny. Do domu Ojca. I ci, którzy wyznali to, że już nie mają tu ojczyzny, to w niebie mamy. Bóg nie wstydzi się nazywać ich Bogiem. Ojczyzna nasza jest w niebie. Tam myśmy się urodzili już, jak mówiliśmy, przed założeniem tej ziemi. Bóg wszystko już miał tam przygotowane dla mnie i dla ciebie. Krzyż też podzielił nas, ludzi. Gdyby nie krzyż, bylibyśmy dalej wszyscy grzesznikami. Z powodu krzyża część ludzi przestała być grzesznikami. Czy dobrze? Bardzo dobrze. Rozumiecie, jak ludzie mówią, co ty nie grzeszysz? Wszyscy grzeszą. Rozumiesz, a ty już nie. Bo należysz do Jezusa. On zapłacił najwyższą cenę. To nie chodzi o to, żeby sobie pozytywnie mówić. Nie, tu chodzi o rzeczywistość. Nie masz charakteru już grzesznika, który szuka w zły sposób rozwiązań. Chcesz iść w prosty sposób. Chcesz może stracić, ale nie będziesz brał udziału w tym w sposób bezprawny. Nie potrzebujesz wiele, a więc jesteś już wolnym czy wolną od tego, by wróg cię straszył. Tego nie będziesz mieć, tego nie będziesz mieć. Mam wszystko w Chrystusie, wystarczy. Chwała Bogu. Ale jeśli byśmy w Chrystusie próbowali dzielić coś, po swojemu wtedy odpowiemy przed Panem. To już będzie bezbożność. Mamy oddzielać od świata, ale nie próbować w chrześcijaństwie niszczyć jedność chrześcijańską w Chrystusie. Jeszcze może otwórzmy Marka na chwilę, pierwszy rozdział. Niech nam jeszcze mocniej pozostanie to po dzisiejszym dniu wdzięczność za wąską drogę, potrzebę działania Jezusa Chrystusa w naszym codziennym pielgrzymowaniu. Świadomość, że On zawsze, gdy my będziemy poddawać się tej wąskiej drodze, On będzie obdarzać nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. To On da siły do każdej decyzji i On pozwoli nam według tej decyzji, którą On nam dał, podążać dalej. Od 6 wiersza czytamy tu słowa: a Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądzi i pas skórzany wokół biodr swoich i jadał szarańczy i miód leśny, a głosił mówiąc: idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Za mną idzie mocniejszy niż ja. Jan był tym, który miał opowiedzieć, przygotować ludzi na spotkanie z Chrystusem. On mówi: za mną idzie mocniejszy niż ja. Mocniejszy. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest ważny ten mocniejszy? Myśmy toczyli walki z diabłem, próbowaliśmy, lecz zawsze kończyły się naszą porażką. Potrzebujemy kogoś mocniejszego. Potrzebujemy Jezusa. Aby dalej toczyć dobry bój, ale już dzięki Jego mocy w nas, a nie dzięki naszej mocy, naszymi pomysłami, naszymi sposobami. A więc On staje się naszą siłą, naszą mądrością, naszą rozwagą, naszą trzeźwością, naszymi decyzjami staje się Chrystus. Wtedy jest tak, jak być powinno.
A w pierwszym liście Jana 4,4 czytamy, że większy jest ten, który jest w nas, od tego, który jest w świecie. Jakież to cenne. Zwycięzcy dzięki Chrystusowi. Dzięki Jemu w nas. Wolę, żeby On mieszkał we mnie, niż ja mam mieszkać w sobie i decydować. Wolę, żeby to był Chrystus. Zobaczcie, jest czasami tak. Ludzie są chrzczeni zimno, woda zimna, lodowata. I mówią, wiesz, taka zimna woda, to może nie można inaczej, ale nie myślą, że ten, który będzie ich chcił, musi wejść z nimi do tej zimnej wody i to z powodu ich, a nie siebie. Tak? Tak jak Chrystus z powodu nas poszedł umrzeć, żebyśmy mogli być uratowani. Ktoś ponosi konsekwencje, aby pomóc, aby wesprzeć, aby uratować. Aby ogłosić tę wspaniałość Chrystusa i Jemu przez to oddać chwałę. A chrzty są w różnym czasie. Nie tylko wtedy, kiedy woda jest ciepła, ma 24 stopnie i wchodzisz jak dla relaksu, przyjemność. Ale jest woda, która ma 4 stopnie, już jest prawie przy zamarzaniu. Jak się wynurzy z niej, to taki lodowaty wiatr jeszcze powiewa. W każdym czasie ludzie korzystają z Jezusa i się nawracają. Nie może to, jaka jest temperatura, spowodować, wiesz, nikt nie pójdzie, nie ochrzci was, bo za zimno jest. Poczekajcie do lata, bo będzie ciepło, albo gdzieś tam podgrzejemy jakąś wodę, gdzieś tam to wtedy może będzie tak najlepiej. No właśnie. Dobra. Mateusza 28. W 20 wierszu Pan Jezus mówi, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chwała Bogu za to, że Jezus jest z tymi, którzy są Jego uczniami, aż do skończenia świata. A więc korzystajmy z tego. Cieszmy się tym. Nigdy nie dajmy szansy wrogowi, żeby chociaż jeden dzień zamienił nam w co innego niż uwielbianie Boga. Mamy przyjemność uwielbiać Chrystusa za to, co dla nas uczynił. Nie chcemy oddać chwały diabłu za zwieszone głowy, za chodzenie z jakimiś ciemnymi myślami w głowie. Nie chcemy chwalić diabła, tylko Jezusa. On przyniósł nam swoje myśli, swoje życie, swoje słowa, swoje czyny. Wspaniałość przyniósł nam Chrystus. A więc chcemy Chrystusa i chcemy, żeby On mieszkał w nas. To jest dla nas bardzo ważne. Żebyśmy byli tą świątynią Boga i żebyśmy korzystali z tego, kim dla nas jest Jezus Chrystus, abyśmy wygrali wszystkie bitwy, jakie tylko pojawią nam się na drodze. Zobaczcie, że apostoł Paweł, z którym był Chrystus, mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Później mówi, wszyscy mnie zostawili, ale Chrystus mnie nie zostawił. Był ze mną i mogłem złożyć świadectwo w jaskini lwa o Chrystusie. Umocnił mnie i dał mi siły. Niech Pan będzie uwielbiony. Raduj się zawsze. Chodź wąską drogą. Nigdy nie patrz, że inni może chodzą sobie dwiema nogami. Raz tu, raz tu. Raz fajni chrześcijanie, raz upadli chrześcijanie. Raz fajni chrześcijanie, raz upadli chrześcijanie. To nie jest chrześcijaństwo, na które warto położyć swoje oczy i posłuchać. Powiedz, jak ty tak żyjesz, że ty tak potrafisz ładnie wstawać i kłaść się? Może nauczysz mnie takiego upadania bezkonfliktowego. Raczej uczmy się chodzić, należeć do Pana i cieszyć się każdym dniem zwycięstwem Chrystusa. Tak jest lepiej. Codziennie być zadowolonymi z Panem, wdzięcznymi i owocującymi dla Jego chwały. Nie ma takiego dnia, który warto by było stracić, bo ten dzień byłby piękniejszy od Chrystusa. Ale każdy dzień stracisz, żeby piękno Jezusa poznawać jeszcze więcej. Chwała Bogu. Amen. Amen.